Cześć. Tu Michał i dzisiaj do Miki. Cześć, tu Miki. Jak my to normalnie takie powitanie to mamy normalnie co odcinek. I jak widzicie dzisiaj jestem znowu w sieczkarni, już ostatnio też była sieczkarnia. A ja znowu jestem w kombajnie i znowu jestem na usługach. O, tam nic nie Znowu u Michała. kukurydzę, bo to już trochę tam minęło. Drugi dzień u tego samego gościa, no po prostu szok. No i ten, kosię mi kukurydzę na ziarno, bo tam kolby już takie rozwinięte były w miarę, że można kosić i ten, a ja Nic dzisiaj... u siebie nie mogę zrobić, bo co ja sobie zacznę coś robić, to twój ziot przyjedziesz. No i ten, i ja sobie tnę łąkę ogólnie na świeżo, żeby trawę miały moje krówki. Ale czekaj, ja zobaczę, czy rośnięcie jest, aby wyłączone. Wyłączone, dobra. No bo jak widzicie, stado jest dosyć dużawe i tej trawy będzie potrzeba co niemiara, bo niestety to trzeba kosić, a nie można sobie gdzieś zmagazynować, a tak średnio by było trawę w balotach trzymać, ale możecie się wypowiedzieć na ten temat, czy robić trawę w baloty normalnie i trzymać po prostu gdzieś tam, nie? To możecie powiedzieć, ale tutaj widzicie, no sieczkarnia. Z inną przystawką, o, można tak powiedzieć też. No, bo trochę w innym wydaniu, nie? I z przyczepą podpiętą, a tak to przyczepa obok jechała. No, a jak widzicie tutaj łąka nawieziona gnojowicą i jeszcze jak dzisiaj całą łąkę zetniemy, to myślę, że wywieziemy sobie tu gnojowicę jeszcze na rynek. Tak myślę, O że... tak, ja też tak myślę, że ja to pole skończę na odcinku. No i bynajmniej jeszcze od Mikiego odbiorę kukurydzę. Ogólnie muszę się wam nowymi nabytkami pochwalić. No bo... Nowymi nabytkami, kurde, wszystkie pieniądze stracił. No dokładnie. Kupiłem tak. Trzy kawałki pola, jakie pole na przykład 59, 81, 78. Te trzy A ja pola... kupiłem jedno pole, numer 26 i tam jest równiutkie 5 hektarów. No i tak, my z sąsiadem kupili pola, znaczy się ja pierwszy, a sąsiad musiał spapugować. A. Nie żartuję, żeby się spotygować. Też sobie kupił, bo go stać, wiecie o co chodzi. I ja wam zaraz jeszcze zaprezentuję nowe nabytki. Ogólnie 60 została sprzedana. 60 została sprzedana, a ja wam nowy nabytek zaprezentuję. Jeden na polu se stoi. To akurat mi zdejmiesz pandekę jedną. Dobra, się robi. Jak widzicie, tyle kukurydzy Chodź, chodź, odtąd. chodź, chodź, chodź. Aha, to ty już tam. No, to chciałem się wypowiedzieć. No tutaj tyle jest na ziarno. O, to już wszystko nie zmarz zaraz. No i O, tak, tam. New Holland T6 180 kuni mechanicznych. Koni mechanicznych. Już nówka sztuka z fabryki z tuzem. Obciążnika jeszcze nie ma, ale trzeba będzie kupić może. I no jakiś kukurydza, tak, jest tu na przyczepie jak widać ta. No i dlatego New Holland jest podpięty, bo tam Waldra ma awarię małą na polu i stoi na polu. Awarii na polu się nie chce. Ja pierdolę, sąsiad mnie prawie pierdolną kombajną. Znaczy Ja walną. wszystko widzę. Się walną oczywiście, dobra. I jeszcze jeden nowy nabytek, też bardzo drogi, żeby nie było. Żeby nie było, że za tani. Tak, Kun Metris, opryskiwacz ciągany na kołach. A Wanderstata chyba widzieliście. No, Wanderstata tam. A no, widzieliście. No, widzieliście, no bo był ten. No. No. Odbieraliśmy razem. Belka 36 metrów, pojemność coś chyba około ponad 4100 litrów chyba pojemność jest, jak dobrze pamiętam. No i taki tam trochę pieniędzy poszło na niego. Miał być Amazona opryskiwacz, ale za drogie to po prostu stwierdziłem, że sobie wezmę trochę tańszy, a prawie na to samo wyjdzie. Miałem być ogólnie Damna opryskiwacz, jak ktoś może kojarzy tam z Modhuba tam, nie? Ale nie jest, bo ten... Bo po prostu jego koła ugniatały, nie? No to kurde, jak dla mnie taki opryskiwacz to jest gówno, nie opryskiwacz, no bo... No na Miki, no nie oszukujmy się, co to jest za opryskiwacz, który ugniata, no we farmingu... Znaczy, no w realu wiadomo, każdy opryskiwacz ugniata, ale we farmingu, żeby na tym modzie To nie każdy działał... nie, bo zawieszany nie ugniata. No każdy ciągany, no Jezu, nie czepiaj się. No. Będę się czepiał. I ten, ogólnie to już chyba trzeci odcinek nagrywany na zapas, bo O kurde. To Nagrywamy na codziennie. kiedy? To na niedzielę? Nie wiem, dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj będą. Nie, to jest czwartek w sumie, bo jeszcze mam żniwa przecież, co nagrywałem w realu. Bo czekaj, żniwa A dzisiaj. zrobiłeś już? No. Tylko muszę się Jokera poradzić, który wrzucić. Jokera, o, mnie się nie spyta, Przecież Joker dobra. mi nuty podsyłał, gościu. Ja mówię, jakieś nuty mi miałeś fajne podesłać, bo jak na testie z nim gadałem, nie? A mówi, już ci podsyłam, zapomniałem ten, nie? I mi podsyła tam, nie? Jak widzicie, tutaj wygodnie pod koryto, co można podjechać.
No i przyczepą zasypiemy, tak, trochę daleko, ale Kurde, też zaraz będzie koniec, już po prostu to pole to mnie męczy. męczy cię ADHD? O, chyba ciebie. No, chyba nie. Ty, ja tu normalnie jeden przejazd aby robię, taka za mała już ta przyczepa jest. No musiał większą kupić. No, ogólnie ładny zestawik, taki zielony. Mogłaby być żółte felgi jeszcze w przyczepie, no ale już nie będziemy malować specjalnie. No, przyczepa Ten jakbyś... spray jak kupi za dychę. Jakby się ktoś zastanawiał, no to przyczepa jest właśnie do takich celów teraz wykorzystywana tylko. I do kiszonki czasem wożenia, bo jak wiecie, ja tam kiszonki jeszcze więcej daję niż w paszowozie, bo paszowóz jest trochę przymaławy i te dawki się nie zgadzają. I im kiszonki zawsze sypię, to zawsze tak... Przyczepa to zawsze idzie tam. Czyli praktycznie drugi paszowóz cały. Ale no to wiecie. Bo tak to nie powinno iść tyle siana i słomy do tego paszowozu, a tak to idzie trochę więcej słomy i siana i tak dalej, a kiszonki idzie za mało, nie? Tak, Się... tak, 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 tak. I tak mi ten jeden paszowóz nie wystarcza, bo i tak kręcę zawsze teraz. Teraz jak jest teraz to większe stado, odkąd kupiłem, no to może wiecie bądź nie wiecie, ale kręcę trzy paszowozy na tydzień. A tak to kręciłem jeden. Nie no, może nie. No może tak. Na codziennie może po jednym paszowozie można liczyć. Nie wiem w sumie, jak to policzyć. No już taka jest styrta wielka, mam nadzieję, że no to... Paszowóz na 2 dni masz, no. Mam nadzieję, że ta styrta chociaż ten, że ta styrta chociaż zejdzie na to pole 36, bo jak nie zejdzie, to się zdenerwuje, chociaż jakby pół poszło tej styrty, nie? Pół może pójść, ale cała nie. No właśnie wątpię, czy też pół nawet pójdzie. No tam Waltra stoi na polu z talerzówką i mechanik tam coś grzebie. Chyba potem się zobaczy. Ja na razie sobie koszę, bo... Nawet ten sąsiada nie prosiłem, żeby mnie ściągnął, zostawiłem na polu pod kościołem, chyba nie ukradnie. Bo ja też zacząłem talerzowa, ale kurde, musiałem do ciebie przyjechać, nie? No tak. Bo tam ten, bo potem jak ten, to New Holandem chyba sobie rozrzucę obornik. No ogólnie też mam do niego grube koła, więc się nie martwcie. Znaczy grube, no zwykłe koła. Bo te po prostu są... Od razu poprosiłem, żeby mi założyli te, bo... Ale też głupio zrobiłem, bo teraz tak po krótszych przemyśleniach, to tak się zastanawiałem, to bardziej by mi się chyba przydały te normalne koła teraz. Tam. Nie no, na żniwa założę już normalne, nie? No, ale do żniw to kurde, jeszcze. No, Dopiero jesień mamy. bo na żniwa dlatego, że ten, bo wiosnę wiesz, żeby wypryskać to wszystko i tak dalej. Na żniwa dlatego, bo chcę po prostu ten, no do transportu będzie ten dobry, bo 180 koni, to i on leci 50 parę na godzinę, a Valtra leci 30, 40 parę, więc o wiele lepszy do transportu, a 180 koni, 32 tony, no to szarpnie, zobaczymy też jak on pójdzie z tymi dwoma przyczepami, jak z kukurydzą będą, a już kunie... Ale pełnych nie masz, bo tam jest ile. No. Nawet tamtej połówki nie będziesz miał. Połówki nie będę miał? Czekaj, tu 16, 8, 24 tony bym musiał mieć, żeby była połówka. Niż, ale mówię, że dwie przyczepy nie będą potrzebne, a są. A jedną byś co dał radę. No, ale wiesz. Nie wiem, czy coś właśnie na silosie, nie? O kurde, na Rolling Packsie jest cena. Dobra, to potem się wywiezie. Jak widzicie, jeszcze kukurydzy na ziarno musiałem wciąć, bo no, po prostu w pryzmę by wszystko nie weszło. Pryzma taka wielka, że masakra. Nawet się trochę nie zmieściło z ostatniej przyczepy już, bo nie mogliśmy dobić aż tak, a folia No, by nie dajcie złapała. spokój. No, Miki tam na skróty leci. Jak widzicie, kabina amortyzowana. Tak fajnie czyni się w środku. A jak ja bym miał jechać tym twoim wyjazdem, to bym kółko robił. Ogólnie minus taki New Holanda, że nie ma panelu IC, ale to tam przeżyjemy. Ty, No mirrors. tak, przeżyjemy. Mirror to jest chyba lusterko. To tu lusterka są sterowane elektronicznie, ale jaja. Ogólnie może zdejmę te plandeki, niepotrzebnie zaciągałem. Kurde, muszę powietrza z tyłu w koła napompować do tego Holanda. Bo tak, opony pouginało, że jasny gwint. Boż. No ci mówię. A Twarde z przodu nie, będę pompował, bo lepsza przyczepność jest. ściernisko od kukurydzy ino było. No. No i ten, to może potem sobie wiozę w sumie tą kukurydzę na skupa ino. Ale tak ogólnie, kurde, no szkoda tych cienkich kół wdzierać, ale i tak one najeżdżą jeszcze, bo odległe są te pola dosyć.
ale dużo będą jeździły po drodze terenowej, znaczy terenowej, no takiej po prostu ziemnej, można powiedzieć. Ziemnej, sztucznej, można powiedzieć, błotnistej, nie wiem, Gruntowej może, co? gruntowej, o, jeszcze lepiej. No, bo tutaj, jak widzicie, tu jest droga przez las, pojedziemy i tak dalej. No i najdalszy punkt to będzie na 59 jechać opryskiwaczem, nie? No, ale opryskiwacz ma takie same koła jak New Holland z tyłu wielkościowo chyba nawet. Nie patrzyłem na numery, ale chyba podobne są. A w No, opryskiwaczu zawsze tak. chyba raczej tak. W tym opryskiwaczu to prędzej beczka pęknie niż ten, niż koło pójdzie. Te opony to jeszcze najeżdżą, kurde. No tylko wiesz, jak będzie dużo stałnie i ten, i tak wiesz, gdzieś w ciepłym miejscu, to opona skruszeje, nie? Kurwa, mój ciąg, kurde, mój ciągnik właśnie stoi, ten 3D stoi cały czas na dworze w słońcu. No i ten, i teraz pod wiatą muszę porządek jeszcze ogarnąć, ale wpierw tura muszę zdjąć. I ten, i dopiero potem ten, i dopiero potem mogę go sobie wprowadzić tu pod wiatę. Bo tak to nie wejdzie na długość, jak w poprzek, nie? Masz A dół. mój teraz ma kurde miejsce, wylane posadzki, wszystko, on po prostu baja. Ty, to ja przyjadę tam do ciebie, tam Dziękusia się wystawi. No ty, drugi też by się zmieścił obok. O, ale by było fajnie. Nie I no, po... nawet ci powiem szczerze, że z Stu... turem by Z turem wszedł. to w poprzek by było trzeba stanąć. To? Z turem by trzeba było w poprzek stanąć. Nie, nie trzeba by było, tak byś wjechał też. Co ty gadasz? Ale bez łyżki, nie? O, no, podniesiony na maksa, bo tak to jak na dół by było opuszczony, to byś nie wjechał. Nie, U. na samym dole, Michał, bo na maksa to jeszcze przecież masz dłuższy. Kurwa, nie. No pewnie, że tak. Co ty pierdzielisz? No nie! Mój tak nie ma. Ale na samym dole jest na pewno krótszy niż na samej górze. Mój tak nie ma. O, bo mój tak nie ma. Mój jest odmienny. Mój jest kurde ten. Taki nie wiem jaki. On jest wyjątkowy, o. Tak, na pewno. No, pewnie. No kurde, Miki, jak 300 ton na sezon przerzucą, no to wiesz. Ta, to się wygiął, nie? No nie, właśnie się nie wygiął, dlatego jest wyjątkowy. Przecież w Fegerach tyle tury nie przerzucamy, co mój. Ja wiem. No a z czego by miały tyle przerzucać? Jak tam cyklopy mieli, to cyklopami pewno większe rzeczy robili mimo wszystko. No, w sumie turem to tam brani nie robili, nie? Widzisz? I to ja, jeden był ten kierowca przez całe życie, teraz jest drugi. No co no? Jeszcze nie jest kierowca. No no, w sumie kierowca bez prawa jazdy to nie kierowca. Dokładnie. Teraz muszę przepuścić tutaj osobówkę, mam nadzieję, że się zmieści gdzieś tam. Pewno, że się nie zmieści, no kurde już. Nie no, czekajcie chwilę. Tu sobie przejadę, tak? I poboczem będę musiał przelecieć jeszcze. Żeby tu figury nie zadrzeć. Pomoże przelecieć? Kurde. No muszę. No i teraz tu New Hollandem stanął jakiś pijelec. U mnie. Ty, jak ja Nie, wycofam. no nie wiem, co to jest. Jak ja potem nim wycofam tam. Boż. O, potem Bo ma tutaj. przyczepami. O, żebyś wiedział. Będę cofał dwoma przyczepami. Dobra. Tą przyczepę to będzie. A pan Wojtek umie. To ma przyczepami cofać. Ten szy. No, pan szy. To nie. No w porządku też. No, jak on to mówi, pacyfista. Czemu? Nie, dobra, później może ci powiem. No kurwa, ale ładowarkę bym pokrzywił już. Weź nie przeklinać. Kurde, no, no co, nie mogę, nie wiem, no No jak stara. nie możesz? No bo jesteś upośledzony i nie możesz. Jesteś upośledzony i nie możesz. Szykaling na odcinku. No to czekaj, jak ja mam już czekaj. I dwa mam z farminga, ten jest trzeci. To ten będzie na środę, piątek. Ten już jest na piątek, niki odcinek. Ło kurde, a piątek to jest już który? No nie wiem, no, no bury chyba. Jak dzisiaj jest 10, to w piątek będzie. 60. Dobra, ogólnie to lecimy na Rolimpek z kukurydzą. O nie, spada. Mikiasa z wolny czas, bo spada kukurydza. To nie wywoź, jak spada, to nie wywoź. Nie no, zdążę. Oj, kurde.
Bo to zaś sypać na domu. Nie sprzedawaj, bo to jest słaba cena. Po 1200 jest na VMAXie. Tak? No, nie masz co teraz sprzedawać, serio ci mówię. Dobra, to ja sobie to wbina nasypię, bo mam chyba puste. Widzicie, przynajmniej sobie taką zatoczkę zrobiłem wokół mojej posiadłości. I Dobra. szczerze ci powiem, ja kukurydzy w tym roku nie będę siał. Słonecznik ja zasieję. Boż. No, nowa oprawa. Nie wiem, czy czasem przystawki nie sprzedam do kukurydzy i nie kupię do słonecznika. O Boż. Nie, ona jest ładna, nie sprzedawaj jej. Nie no, sprzedam ją, mówię ci. A kto mi kukurydzę będzie kosił? Co sobie kupisz do bizona? No tak, jak widzą, idzie chyba na sprzedaż w przyszłym roku, bo miał być w tym może nawet, ale no nie uchowałem ten better. Ja muszę sprawdzić, ile za tego bizona ty dostaniesz. Dużo. Za tanio nie może. 13. Ile? Ile dostanę? 13. Po więcej niż ten za New Holanda. No tak, no ale w porównaniu ile mój New Holland przepracował. No bo twój New Holland był tańszy na początku i tego nie No przemyślałem. i od samego początku jest New Holland, nie? No u mnie też wizją jest. Ale nie ten sam. Dobra, cicho. Dobra. Widzicie tajskie kombinacje. Ej, header jak to się mówi? No. Od kombajnu, nie od zboża, 9 godzin, a header od kukurydzy 2,1. O Boż. To i tak dużo. No. Ogólnie to sobie będziemy wozić Coca-Colę New Hollandem, bo nie chce mi się odpinać 912 od paszowozu, bo teraz 912 jest pod paszowozem. Jak mogliście tam zauważyć na prędzej, na wcześniej załączonym obrazku, o tak. O i pewnie będzie dużo hejterów, kurwa na cienki koła, kurde, na cienkich kołach to ty sobie możesz, wiesz co. Dobra. Jezu, muszę potem miniaturę jak jeszcze porobić. I w ogóle, bo komuś się... No, żebyś miał już wszystko zrobione i... No, i potem tylko publikować, publikować i publikować. No. A to zrób sobie na zaplanowane i No ten... wiem, ale ja ten, nie mam tego co wczoraj nagrywaliśmy, to nawet nie mam wyrenderowanego, wiesz. A no też tak coś czułem, bo wyrąbałeś wczoraj jak poparzony. No, wczoraj dużo graliśmy z Mikim. O Ja kurde. wiem, czy dużo? No kiszonkę zrobiliśmy, zakisiliśmy ją. New Hollanda kupiłem, tamte pola nawiozłem. A no w sumie no tak się wydaje, ale wczoraj dość dużo pograliśmy. Gnój przecież wywiozłem wczoraj jeszcze na pole. No ja też trochę porobiłem sobie, nie? Słomę pozbierałem, nie? O, kukurydzę mi skosiłeś. No ale dzisiaj do końca także wiesz. No, ale i tak dużo. Jeszcze wczoraj przecież gnojowicę woziłem, a już dzisiaj jest pełno znowu. Właśnie krów muszę uprzedzać. No musi, a na No. odcinku takie kombinacje robić nieładnie. To robić czy nie robić, bo zaś będziesz marudził, że za dużo za mleku dostanę jeszcze. No to tak. No, jak widzicie, ta szóstka to z tą beczką to nie ma co robić. Tylko jechać. No, a dlatego 912 nie podpinałem, bo już mówiłem prędzej, żeby tego wałka nie przepinać, bo to jest też utrapienie boskie. 912 będzie tylko do przecząsarki odpinana najprawdopodobniej, bo kosiarka przejdzie na New Hollanda. Bo ten wygodniejszy o wiele. Amortyzowana kabina, można jeździć. Fajny ten fotel jest, kurde, nie widziałem takiego. Zawsze O tych. Boże, fajny fotel mam. No, Ja też mam fajny fotel w Jandirze. no. No zobaczysz jaki mam fajny. Taki kurde, nie wiem, jakiś taki skóry takiej chińskiej jakiś. No zaraz zobaczę, która faza ogólnie nawożenia będzie na tej łące. Miki, sprawdziłbyś, która faza nawożenia na tej łące już wchodzi? Jeśli sprawdzam. Czy ja jeszcze tu? Na której? Na tej obok domu, czy której? Na tej Tam wchodzi już starej. druga. Aha. A na 48 masz już 3. No wiem, ale tam będzie nasiano cięte raczej. A tam już ten, ale to zobaczę. Znaczy się teraz przed zimą, to dopiero skoszę po siewach. Ta kukurydza ogólnie byłaby bardzo wczesna odmiana i dlatego na ziarno też się zdecydowałem już ciąć. Dobra, czekaj, ja te krów sprzedam, bo... I ale beczka. Ta, też mam beczkę.
No patrz, jak ten, to co stależowałem, to się zrobiło tak jak druga faza. Serio? Serio ci mówię, no patrz. No, zobaczę. Na 21, nie? Faktycznie. Ale dziwo. Kurde. A tutaj tylko nawóz rośnie, no ale sieczka jeszcze jest, ty to może jakoś sieczka i to. Może. Ty No patrz. bo tam jak orałem, to się jedna faza zrobiła, nie? Ty to masz miki dobrze. Aha, bo jak ja po owsie talerzuję, a tam mam sieczkę. Do tej sieczki tak jakby nie mam, bo modu sieczki nie ma. Na owiec. A, to możliwe, że ten mod sieczki to dodał, że sieczka daje jedną fazę. No. A ja tutaj nawet rozsiałem, jaki ja głupi jestem. Dobra, ciul. Bo gdzieś to słyszałem, że daje jedną fazę, ale to nie wiem, gdzie to słyszałem. Ale dobra, jedziemy tam z tematem. Potem się będzie rozkminę robiło. No bo ten, jak ja tu beczkę teraz tu, gdy widzę całą rozwiązę na tą łąkę, to będę kończył odcinek i lecę talerzować, żeby, bo ten talerzowanie też ostatnio już było. Żebyście nie mieli też za dużo tego talerzowania. Normalnie. A ty o której dzisiaj do lasu jedziesz? Miki się wymutował. Tam na pełny. Ale no, beczuszka jeszcze taka niby mała, ale na razie wystarcza. Może będzie wymieniona kiedyś. Ale to się jeszcze zobaczy. No, 0,7 godziny już ma New Holland. Trochę napracało, bo już ten, tam ogólnie już tak szybko posiali ten zboża na tamtym polu i zakupiłem po prostu, to rzuciłem nawozu trochę i wiecie, i żeby lepiej rosło, i potem jeszcze dwie fazy i będzie git. Chciałeś coś? Co? Coś mówiłeś do mnie? No, o której ty jedziesz do lasu dzisiaj? Już od pierwszej. Już o pierwszej będę wyjeżdżał, nie? Także. Czyli do 12 tak jak już będziesz grał. O, trzeba będzie tam, wiesz, przygotować dziadkowi, ciągnie guszykować. Będzie, ta Zygmunt będzie popylał. Ja wczoraj wchodzę do garażu, nie? A ten jeszcze gdzieś z dziadkiem idzie i mówi: oj, rudy, a ci będę kotłował. Czemu rudy? No na ten, na 30 rudy mówimy. Od samego początku, no bo ona ma taki kolor rudawy, nie? A, że ruda szmata na nią wchodzi, tak? Nie, tam nigdzie rudej szmaty nie ma. Co nie ma na pod chłodnicą, to co? Gdzie pod chodnicą? Jak to woda jest? No mówię, nie? No to nie jest. To taki nalot tylko. No, no ale ty też jesteś taki. Byłem kerszerem, to nie było widać. Ty też jesteś taki, no. Oj, ty to 22 minuty już mówię. Dobra, ludzie, to łapka w górę, subik, komentarz, no i trzymajcie się, cześć. Cześć.